100 lat, szanowni państwo, funkcjonowania Lasów Państwowych i z tej urodzinowej okazji, ale nie tylko z tej okazji, będę oczywiście rozmawiała z państwa i moim gościem, rzecznik prasowy Lasów Państwowych, pan Michał Gzowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Daszbur. Czego życzyć z okazji tych setnych urodzin? Bo tutaj chyba na początku powinnam złożyć życzenia dobrych turystów w lasach. Może tego życzę dzisiaj w wakacyjnym okresie. Na pewno i myślę, że też dużo stabilizacji w kontekście tych wszystkich unijnych zamiarów przejęcia kompetencji nad lasami i przede wszystkim też merytorycznych ekologów, którzy dzisiaj z nami debatują, choć raczej na emocje, a nie na argumenty. A to jest bardzo dobre. Tak, do tych życzeń oczywiście ja się dołączam. To zacznijmy od tych ekologów. Jak wygląda praca Lasów Państwowych w ogóle z ekologami, ze środowiskami, którym bardzo zależy na ekologii, ale ja się domyślam, że to nie są tylko te środowiska, które walczą o to, żeby nasze polskie lasy dobrze i funkcjonowały, ale też i dobrze działały i wyglądały. To jest tak, że jest naprawdę wielu, wielu wspaniałych ekologów, naukowców, którzy zajmują się ochroną przyrody w sposób fachowy, merytoryczny i zrozumiały dla normalnego Kowalskiego, przysłowiowego. Ale jest także taka grupa, która rzeczywiście wywołuje emocje wokół problemów, których nie ma. Wywołuje takie emocje, które są całkowicie skrajne, które mają służyć de facto walce z lasami państwowymi, z leśnikami i walce z lokalną społecznością. Na przykład w Bieszczadach projektowany Turnicki Park Narodowy przez ekologów, no bo przez nikogo innego rzeczywiście. Ekolodzy, którzy tam robią blokady, którzy przypinają się do drzew, którzy wbijają gwoździe w te drzewa po to, aby pilarze uszkodzili swoje ciało, tak, w trakcie ci wypadku. Ci nazywani są częściej ekoterrorystami. Ja też takich nazywam, chociaż to jest tak, że to może nie jest terroryzm, a po prostu głupota czy brak świadomości, bo dzisiaj na taką ekologię, niezdrową ekologię, chorują przede wszystkim młodzi ludzie, którym często brakuje tej wiedzy merytorycznej na temat tego, jak działa przyroda, jak działają lasy państwowe i gospodarka leśna. Natomiast no, są też kierowani przez osoby, które to robią z premedytacją. No i to są właśnie ekoterroryści, tak? Bo ekologiem jest dzisiaj, może być każdy, ale ja zawsze mówię, że ekologami są przede wszystkim leśnicy, bo to oni od 100 lat, przez wiele pokoleń, z ogromną wiedzą i tą naukowością zajmują się ochroną przyrody. I do nich właśnie chciałam nawiązać, też w związku z wczorajszą konferencją z okazji tych setnych urodzin. Wczoraj na tej konferencji nie tylko prezydent Andrzej Duda, ale też i pani minister Anna Moskwa. Oczywiście bardzo ważne tematy były, między innymi jak pracować właśnie z ekologami, jak pracują leśnicy, jaka to jest ciężka praca, ale też jak dbać o ochronę przyrody, o zasobność i o przedłużenie gatunków. Więc rzeczywiście wiele tematów podejmowanych. Natomiast ja chciałabym tutaj zatrzymać się przy samej pracy leśników. To jest każdego dnia i to nie jest praca od 8 do 16. Jest to praca 24 godziny na dobę? Tak, zdecydowanie tak, dlatego że leśnicy tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy muszą dbać o tą przyrodę. Rzeczywiście jest tak, że często, kiedy na przykład jest odbiór drewna przez naszych kontrahentów, leśniczy musi być w lesie o 5 rano. Deszcz, nie deszcz, śnieg, nie śnieg, błoto czasami po kolana. On musi być na miejscu, żeby dopilnować odpowiedniego wydania towaru, jakim jest surowiec drzewny, tak? Każdy z nas codziennie z niego korzysta. Także ci leśnicy, którzy pracują w biurze, oni też pracują od rana do wieczora, bo przecież wiemy, że ta administracja mogła być jeszcze większa, a staramy się ograniczać po to, aby nikt nie mówił o rozdmuchanej strukturze. Instytucji, tak? Rozumiem. To nie jest potrzebne. Chodzi o to, żebyśmy wspólnie dbali o przyrodę. Ilu leśników w takim razie pracuje w lasach państwowych? Blisko 26 tysięcy. To jest dosyć duża liczba, ale gro tych leśników to są terenowcy, którzy każdego dnia zajmują się gospodarką leśną, taką stricte gospodarką, którą widzimy w terenie, czyli pracami ochronnymi, grodzeniem, peporzem. Zajmują się ochroną zwierząt także. Mamy ośrodki rehabilitacji zwierząt. Mamy takich leśników, którzy zajmują się na przykład tylko i wyłącznie pożarami i obserwują lasy w swoich gabinetach, gdzie mają kilkanaście ekranów i tam pilnują, aby nigdzie pożar nie wybuchł. Do pożaru za chwilę przejdę. Jasne. Ja chcę jeszcze zadać pytanie, co jest największym wyzwaniem w pracy leśnika? Przede wszystkim zachowanie trwałości tych lasów. Dzisiaj zmiany klimatyczne, które następują, są dużym zagrożeniem. Musimy zmieniać gatunki, które sadzimy w lesie. Musimy realizować projekty retencyjne po to, aby zbierać wodę, bo ciągle jej brakuje. Więc zmiany klimatyczne są dużym problemem dla leśników, w ogóle dla przyrody, dla systemu ochrony przyrody w zasadzie na całym świecie. Ale to tak naprawdę główna zagwozdka na najbliższe stulecie, mam nadzieję.
o stulecie i może na kolejne 200 lat, ale chciałam też zwrócić uwagę, że są przecież w polskich lasach państwowych takie całe rodziny leśnicze, tak to bym nazwała, bo też wiem, że pani minister Golińska również ona tak sama mówi, że wychowywała się w lesie, ojciec był związany z lasem, ale już nawet abstrahując od pani samej minister, to mamy wiele takich rodzin, gdzie ta tradycja i ta dbałość o ochronę przyrody, ale też i ta praca zawodowa przechodzi z pokolenia na pokolenie. No, dokładnie tak. No, pani minister jest tego przykładem, jest świetnym leśnikiem z wykształceniem leśnym. Przez wiele lat pracowała w terenie, dlatego tak dobrze potrafi zająć się kwestiami ochrony przyrody i także gospodarki leśnej, co kiedyś nadzorowała. Ale wiele rodzin właśnie z takich wielopokoleniowych, z tradycjami, gdzie ojciec na syna przekazuje swoje doświadczenia, swoją wiedzę, która jest uzupełniana oczywiście wszystkimi nowinkami naukowymi, które no, jakby nie patrzeć w związku właśnie ze zmianami klimatycznymi następują cały czas i się pojawiają. Więc no, ważne jest przede wszystkim to doświadczenie w pracy w lesie, tak? No, bo tutaj bez tego nie ruszymy dalej. A no, ta wiedza naukowa typowo jest no, niezwykle istotna, ale też oczywiście wchodzi w grę postęp technologii. Już dzisiaj nikt nie spotka leśnika z młotkiem czy siekierką, ale mamy przecież nowoczesne maszyny, dokonujemy fotooptycznego pomiaru drewna, już nie mierzymy tego metrówką i nie biegamy z kalkulatorem po lesie. W związku z tym no, wszystko się zmienia. Choć tradycja to tradycja, panie rzeczniku. Jest niezawodna, to prawda. No, nie ma co ukrywać, ale tradycja to tradycja i czasami tak w ramach przypomnienia sobie warto wrócić do takich praktyk. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na temat, który my tutaj poruszaliśmy na antenie naszej stacji wielokrotnie, to znaczy można było kilka miesięcy temu już usłyszeć, że Unia Europejska chce przejmować polskie lasy i nie tylko polskie lasy. Państwo tutaj jako lasy państwowe też wyrażaliście jasne stanowisko, ale też i polski rząd wyraził w tej sprawie stanowisko, bo gdyby rzeczywiście było tak, że Unia Europejska będzie zarządzać polskimi lasami, co też jest ogromnym biznesem, no to jest to jednak zawłaszczeniem polskich lasów za pomocą tych dyrektyw unijnych. Trochę tak jest. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że Komisja Środowiska ENVI w Parlamencie Europejskim wydała no, pozytywną opinię, otworzyła drzwi do tego, aby przejąć lasy zarządu państw, wyłącznie zarządu państw członkowskich na rzecz Komisji Europejskiej i innych organów Unii Europejskiej. Jest to bardzo niebezpieczne, bo no, przykład typowo Polski, Puszcza Białowieska, tam zadziałały właśnie instytucje europejskie, gdzie Puszcza jest martwa, choć ekolodzy, czy pseudoekolodzy mówią, że oczywiście kłamie, manipuluje faktami, ale tak jest. A co było argumentacją w takim razie? Przede wszystkim no, tam urzędnicy opierali się tylko i wyłącznie na tych argumentach niemerytorycznych, emocjonalnych ekologów, że to będzie rżnięcie na potęgę, rabunkowa gospodarka leśna, że to pozostawmy tego kornika samego sobie, on sam, przyroda sama sobie poradzi oczywiście. No wiadomo, że są takie sytuacje, kiedy przyroda sobie radzi sama, ale no gro takich sytuacji jest takich, że człowiek musi pomóc. I tutaj leśnicy przychodzili z tą pomocą. Wówczas była taka sytuacja, że kilkadziesiąt drzew było zainfekowanych kornikiem. On się rozprzestrzenił i dzisiaj puszcza, tak naprawdę ta puszcza w tej części takiej prawdziwej, powiedziałbym pierwotnej, choć ona też nie jest puszczą pierwotną do końca, no podległa zamieraniu, tym procesom zamierania przez kornika, przez brak wody, przez zmiany klimatyczne. I odrzucono argumenty pana profesora Jana Szyszko, odrzucono argumenty naukowe naszych naprawdę wybitnych naukowców, profesorów leśnictwa, a także samych leśników, którzy mają tą ekspirę, doświadczenie w pracy w lesie. I no dzisiaj to przykład jest właśnie bardzo fatalny, bo Puszcza Białowieska była naszą perłą w koronie, taką wisienką na torcie w polskich lasach, a tymczasem no dzisiaj to jest fatalny, płakany widok. Niektórzy porównują to nawet z krajobrazem księżycowym, no więc doskonale wiemy, jak taki krajobraz wygląda. Ale w związku z tymi opiniami też na łamach Unii Europejskiej, to znaczy, że proces przejmowania polskich lasów trwa, czy jesteśmy w stanie go zatrzymać nasi polscy politycy? Teoretycznie jest tak, że ta zmiana traktatu wymaga jednomyślności państw członkowskich. Wiemy, że już dzisiaj jej nie będzie. Ale też doskonale wiemy o tym, że ci biurokraci w Unii Europejskiej są bardzo sprawni. Potrafią pewne rozwiązania forsować tylnymi drzwiami, czy w inny sposób za pomocą innego rodzaju aktów prawnych. A dzisiaj, z kim jesteśmy tego samego zdania? No przede wszystkim państwa skandynawskie, które też słyną ze swojej gospodarki leśnej i z produkcji surowca drzewnego. Tak? One przede wszystkim widzą
te szkodliwe działanie Unii w tym wypadku. Ale dzisiaj także w polskim Sejmie odbywa się Komitet Środowiska, na której będą referowane, właśnie będzie referowany projekt zmiany ustawy o lasach, tak aby te lasy zabezpieczyć, aby wprowadzić pewną większość kwalifikowaną do przenoszenia tych kompetencji, czy w ogóle opiniowania wszelkich aktów prawnych na temat leśnictwa, aktów prawnych przygotowanych przez Unię Europejską. Więc no, liczymy na to, że Sejm także poprze ten projekt i on pójdzie do dalszych prac, tak aby wkrótce został przyjęty przez Sejm i mógł wejść w życie. Pytanie, czy w tej kadencji, czy już w kolejnej, bo to też może potrwać, prawda? Na szczęście jest to ustawa społeczna, inicjatywa obywatelska, w związku z tym ona nie podlega dyskontynuacji prac. Więc nawet jeśli nie w tym Sejmie, to mam nadzieję w kolejnym zostanie ona przyjęta. Mam nadzieję także w niewiele zmienionej formie, tak aby chronić skutecznie polskie lasy. Panie rzeczniku, ale musimy tutaj też tak pokrótce zapytać o to, co powiedział prezydencki doradca Paweł Sałek. Chcemy rozpocząć debatę o przyszłości polskich lasów. To nawiązanie między innymi do tych pomysłów europejskich polityków, czy ogólnie też do przebudowania tego modelu gospodarki leśnej? Model ma już 100 lat. Stworzył go Adam Lorat, pierwszy dyrektor generalny lasu, naczelny lasów państwowych. Ten model opiera się na tym, aby równoważyć funkcję gospodarczą, czyli produkcję drewna, funkcję społeczną, czyli wszelkiego rodzaju edukację ekologiczną, wszelkiego rodzaju udostępnienie lasu, korzystanie z lasu, zbieranie grzybów, czy jagód, czy innego rodzaju owoców rona leśnego, także funkcję ochronną, czyli wprost ochronę przyrody. Ten model jest bardzo dobry, jest wzorem dla wielu państw europejskich, a słowa pana doradcy Sałka, pana ministra Sałka są bardzo ważne, dlatego że tutaj musimy debatować na temat przyszłości lasów także z naszym partnerem społecznym, czyli z ekologami chociażby. Choć wiemy też, że ci, którzy kreują się na tych topowych ekologów na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych, odmówili swojego udziału. Tak, bardzo łatwo budować emocje. Oczywiście, odmówili swojego udziału, dlatego że wiedzieli, że debata będzie merytoryczna. A cóż po debacie merytorycznej, skoro można sobie trochę pokrzyczeć na Twitterze, poobrażać bezkarnie leśników naszych współpracowników, naszych partnerów. No, tak jest wygodnie, tak jest łatwiej, niż rzeczywiście debatować z profesorami, z naukowcami, czy po prostu z leśnikami, którzy od wielu lat często ciężko od rana do wieczora pracują w lesie. Panie rzeczniku, dzisiaj patrzymy też na sytuację, która ma miejsce, niestety niebezpieczna sytuacja w greckich lasach, na greckich wyspach. A my tutaj w Polsce mamy jednak inną temperaturę. Oczywiście ostatnio była też bardzo wysoka, 30 stopni, ale mamy trochę inną, bezpieczniejszą sytuację pogodową. Natomiast mimo wszystko musimy pamiętać, w tym momencie wakacyjnym polskie lasy są zagrożone pożarami. Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w lasach? Niestety przede wszystkim człowiek, czyli wjeżdżanie samochodem do lasu, czy innym pojazdem mechanicznym, silnikowym, który często z rozgrzanym silnikiem po prostu do bardzo suchej ściółki może zaproszyć pożar. To także wyrzucanie śmieci, butelek szklanych, niedopałku papierosa, czy wprost palenie otwartego ognia w kompleksie leśnym, co jest zakazane do 100 metrów od linii lasu. Oczywiście są takie miejsca, gdzie możemy palić ogień, ale no, wykorzystujmy oczywiście przede wszystkim zdrowy rozsądek, idąc do lasu na spacer. Ale to także brak tych pożarów, to także dlatego wynika z tego, że mamy bardzo dobry system PEPOSZ, w pełni zintegrowany, także ze strażą pożarną, mamy flotę powietrzną, która gasi pożary, mamy liczne obserwatoria, wieże obserwacyjne, które są już często zmechanizowane, mamy tam bardzo dobre kamery z ogromnym zoomem, które wykrywają pożary, ale to także fotopłapki, drony, no i przede wszystkim ludzie, którzy te pożary wykrywają i gaszą. Ja cały czas apeluję do naszych widzów, abyśmy nie rozpalali ognia w lesie, tylko tam, gdzie są wyznaczone miejsca na grillowanie, na ogniska, bo pan o tym też mówił, pani minister, że są takie miejsca specjalne, ale tylko tam. Dokładnie tak. Są wyznaczone miejsca, tam możemy grillować, rozpalać ogniska. One są zabezpieczone odpowiednio także kamerami, żeby w razie czego wykryć pewnego rodzaju zagrożenie. Niemniej jednak zdrowy rozsądek to jest podstawa tego leśnego savoir vivre. I cały czas a propos, powtarzam, że to my jesteśmy gośćmi w lesie, u kogoś w domu, więc też tam zachowujmy się dosyć spokojnie i dosyć cicho. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec jeszcze raz 100 kolejnych lat, czyli już teraz 200 polskim lasom. Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, Dasz Bór. I zapraszamy do lasu. A już za chwilę Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.